Moi kochani, zrobiłem to. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Skyrim. Jest! Dostał prosto w mordę! Dziennik Kintala, hełmy złotych bóstw, to już mamy, tego nie chcemy. O, oko obserwatora, jakieś gówna, nie wiadomo jakiego. Złoty dwuręczny miecz, to sobie chętnie przygarnę. Złoty sztylet już mam. Moi kochani, masakra, po prostu... Ja nie wiem, okej? Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że ja taki za przeproszeniem dostaję. Coś robię ewidentnie nie tak. Znaczy, ja wiem, co ja robię nie tak, okej? Tarczę damy Litce. Najbardziej... złoty topór wojenny to też już mamy. To, co jest najbardziej nie tak, jest to, że ja nie noszę pancerza. Ja nie noszę praktycznie żadnego pancerza. Gdzie są zwłoki tamtych ludzi? Ja nie wiem, ja ich gdzieś tu zabiłem. Ja się ich tu pozbyłem gdzieś, a nie widzę zwłok. To jest przykre. Co to jest w ogóle za popiercie? Halo? Halo? Tam jest właśnie on. A ci nie wiem gdzie zginęli, oni gdzieś tu zginęli, nie wiem co się stało. Może kwestia tego, że wczytałem grę w międzyczasie w walce? Może zrobiłem save'a, jak walczyłem z nimi, a potem wczytałem. Dobra, pal ich oni i tak prawdopodobnie nie mieli nic ciekawego. Dajmy tarczę tylko Litce, bo po to ją wziąłem. Tu jestem. Poniesiesz dla mnie trochę rzeczy, misiu kolorowy. To ci wezmę, żebyś z tego nie korzystała. Okej, ja bym ci dał na przykład złotą tarczę. Nice, suru. Teraz to masz w ogóle secik. Zajebisty. Dobra, moi kochani, przeczytajmy dziennik tego ziomeczka. Dziennik Kintala. Wykonane. Przeczytaj dziennik. Choć nie łupimy już u boku tych zdradzieckich kusicieli, wciąż pracujemy dla maga Torona. Szczodrze nas wynagradza za zatrzymywanie karawan Risada. I sprawdzanie, czy nie przewożą one jakichś dziwnych błyskotek. Tydzień temu znaleźliśmy bardzo tajemniczy miecz. Kiedy Toron go zobaczył, jego oczy aż błysnęły. To może być to, powiedział i dodał coś o moście. Chyba całkiem zwariował. Żaden miecz nie jest wart tyle, ile nam zeń zapłacił. Oczywiście nie będziemy narzekać. Spotykamy się z Toronem raz na miesiąc, żeby mógł rzucić okiem na nasze łupy. Wszystko, czego nie chce, dzielimy i sprzedajemy. Czysto i sprawnie. Kiedy Toron przejrzy wszystkie towary, wraca do swojej jamy w samotni. Co tam kombinuje? Nie mamy pojęcia. W samotni? Przywracanie porządku. Gdzie to jest? Pokażcie mi to na mapie. Nie mam tego. Dziś w samotni przeprowadza niebezpieczne eksperymenty. Ha! Ale my mamy jeszcze, moi kochani, tutaj do obóz bandytów do sprawdzenia. Także my to zrobimy. Samotnie jest gdzie? Samotnie jest tu. Jaki ten quest jest rozbudowany? Jorzech nawet nie wiedział. Jorzech nawet nie wiedział. Dobra, przenosimy się do farmy chłodorytu. Stąd udamy się tam. Dokładnie. Wyjaśnił wszystko tak, jak trzeba. Stąd udamy się tam. I pal licho. Poczekajmy sobie tylko jeszcze 12 godzin, żeby było jasne. Czy ja mam jeszcze kawę? Nie mam kawy. Mam tutaj magiczny czarny płyn w butelce. O, otwarte. Będę se tak łyczył co chwilę. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać. W sumie i tak to robię, więc pal licho. Moi kochani, jak wam mija dzionek? Kura tu jest. Jak wam mija dzionek? Chociaż może byśmy się do domu udali i rzeczy zostawili. Nie, jebać. Nie będziemy robić takich niecnych rzeczy. Ćma. Ćmy są urocze, moi kochani, ćmy są urocze. Jestem z tych ludzi, którzy uwielbiają ćmy. Ćmy są piękne, ćmy są kochane i ćmy są słodkie. Takie jest moje zdanie. I nie mogę się doczekać, aż będzie lato i znowu będę mógł oglądać ćmy. Porąbane to jest, wiem, ale trudno. Tam są jakieś łosie. Inne super ktosie. Moi drodzy. Moi drodzy, kawał drogi przed nami. Kawał drogi przed nami. Ja mam nadzieję tylko, że mi miejsce na dysku starczy. Oczywiście nie przygotowałem. To już jest standard, nie? To jest standard, że ja sobie nigdy nie potrafię miejsca przygotować. Albo raczej nie tyle nie potrafię przygotować miejsca, co nie pamiętam o tym, żeby to zrobić. Także no, doszedłem do wniosku, że odcinki będą miały po 40-45 minut, a odcinki sobotnie... Z racji, że weekend. Tak, pisałem w komentarzu, bodajże pod postem,
jednemu z was. Dostała! Jups! Tak, pisałem bodajże w komentarzu pod postem jednemu z was, moi kochani. Sobota. Weekend. Taki... Wiecie, to weekend, to, weekend się celebruje, tak? Weekend to jest wolny dzień po całym tygodniu zapierania. Więc stwierdziłem, że odcinki weekendowe ze Skyrima będą miały około godziny. Żebyście mogli sobie usiąść w spokoju, jak znajdziecie czas, i poglądać, i zobaczyć, co tu się wyprawia. Tam jest jakiś kolejny gigant. Zaczyna się robić ładnie, śnieżnie i w ogóle. O Jezus, jeszcze mi coś do oka wpadło. No i kochani, u mnie jest piątek. Nagrywam ten odcinek zaraz po tym poprzednim. U was to jest, o ile się nie mylę, wtorek dopiero. Wtorek albo środa nawet. Ja chyba jednak będę w poniedziałki też wrzucał odcinki, wiecie? Jak mi się uda nagrać, to będzie, a jak nie, to... A jak nie, to nie. I może tak zrobimy. A niedziela będzie wolna. Niedziela będzie wolna. Od filmów, od wszystkiego. No i tyle. Dobra, lecimy. Lecimy z łukiem na plecach. Szukać lepszego pancerza. Ja potrzebuję coś, co mi się będzie podobać. Coś, co będzie podkreślać wizualny aspekt naszego bohatera. Jakby jego tutaj posturę. To, że on jest... O, że on jest gadem. Okej. Lubimy gady, lubimy jaszczurki. Pocałunek sekundy, to jest to? To jest to miejsce? No niech się to odblokuje. Mamut mnie widzi. Byle mnie nie chciał zaatakować. Nie, przełęcz przewróconego łuku. Panie gigancie, niech się pan niczym nie przejmuje. Ja tutaj chcę tylko sprawdzić, czy wy jakichś skarbów nie macie. Dobra, wstańmy sobie. On w te... Ej! Ja tego nie mogę podnieść. Może Lidia będzie dała rady. Tylko gdzie jest Lidia? Lidia, chodź tu. Mam dla ciebie zadanie. Czego ci potrzeba? Weź to. Dobra, rozumiem. Co ty dopisz? Ja nie wiedziałem, że tak się da. Co się... Wciąż tu. I co, ona to ma w ekwipunku? Czekam tylko na rozkaz. Ty przodem, ja za tobą. No oczywiście, że ja przodem, ale... Będę dźwigać twoje ciężary. Laska! Weźmy jej... Jeszcze tam jest ta buława orkowa chyba, nie? No. Prowadź! Co ty dupisz, że ona będzie z... Co? Co wy gadacie? To jest lepsze niż jakiekolwiek skarby. O, du... o no, 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 nie pojebało mnie. Tego jeszcze nie podnosimy. Lidia będzie z maczugą gigantów. Ja pierdzielę, nie? Co wy gadacie? Jeszcze musimy zobaczyć, jak ona z tym wygląda, bo w sumie... Ej, Lidia, idziesz? Lidia. Dobra, ona tam popierdziela naokoło. Tutaj coś jest, co by mnie chciało zaatakować. Lodowy upiór. Skurczybyki gryzą. A ty! Konkretnie gryzą. Lodowe upiory tu są, bo tu jest zimno. A ja w dalszym ciągu nie mam mikstur zdrowia, moi kochani, przypominam. Czy ty masz tylko głowę podatną na obrażenia? Nice, udało się go załatwić. Lidki oczywiście, jak potrzeba, to nie ma, nie? Mam nadzieję, że ona będzie takie obrażenia robić z tą maczugą, że będzie ich wypierdzielać wszystkich w kosmos. Ale ślicznie. O, ale mi się taka sceneria podoba. Boże, jeszcze śnieżek sypie. Jak na deszcz narzekam. Ładny lód tu jest w sumie. Jak na deszcz narzekam, jak leje.
Tak na śnieg nie mam zamiaru. Co to jest? A, to są chyba kości tam, albo jakieś części dwemerskich ruin? Tak, dokładnie tak, jakieś tutaj machiny dwemerskie. Jaskinia brązowej wody. Dokładnie tak, co to? Zapas do łowienia ryb. Arktyczny lipień. Nie wchodzimy tam. Nie wchodzimy tam na razie, moi kochani, idziemy robić misję. To jest nasz główny cel. Ja się nie spodziewałem w ogóle, że to zadanie, które ostatnio wzięliśmy, które aktywowaliśmy, to z tą karawaną. Aha, znowu tu coś jest, co mnie chce bić. Wilk na szczęście. Chociaż te lodowe, te, one też są. One też potrafią krwi napsyć. My sobie musimy ogarnąć pancerz, jak Boga kocham. To zmieni wszystko. Ciężki pancerz wzrasta do 27. To zmieni wszystko, jak my sobie pancerz wymienimy. Ale wracając, kontynuując myśl, ja się nie spodziewałem, że... Aha. Teraz coś. Ziomek, teraz. Dobra. Tarcze, tarcze, tarcze. Jeszcze tam coś jest. Jeszcze mnie coś atakuje. Coś strzela. Z Dunmerem? Ja takich Dunmerów jak ty to zjadam kurwa na śniadanie. Kto cię teraz wynajął? To nie Lidia się chce bić z nami. A, wilczek. Dobra, zobaczmy, kto go tym razem wynajął. Jestem ciekaw. Liścik mrocznego... Zabójcy mrocznego bractwa. Aha, nie. Tutaj jest tylko to napisane, nie? Nie jest napisane kto. A, dobra. Dobra. Załatwmy tego gnojka. Jak ty wyglądasz z tą pałą? Lidia dostała wielką pałę. Ale niesamowite. Ciekawe, czy jest jakby rasa, która może podnieść tą buławę. Na przykład, nie wiem, Nord albo Ork. Albo ci... Ci... Jezus, jeszcze jedna jest taka umięśniona wielka rasa. Nie pamiętam, jak oni się nazywają. Dobra, to obozowisko jest przed nami chyba. Zapiszę sobie grę. Jest, tu jest jeden, drugi, trzeci. Sporo tych ziomeczków. Chociaż jednego by się przydało podciągnąć. Jest bandyta kusicieli. Moje strzelectwo, tak? Jeszcze kotek tam jest. No tak. Wszystko w normie. Jak coś, jak mi coś musi dać w dupę, to wszystko naraz. W ogóle, jakie ta buława miała obrażenia? Holy fuck. Oni będą biegli naokoło. To jest moja szansa. Tylko pytanie, którędy naokoło? Czy tędy? Czy tamtędy? O! Oni mają malowania w ogóle na twarzach. Ej, smutne jest to, że ten toporek, co ona ma wyposażony, wygląda tak jak... O ty suko, o ty suko! Nie robi to na mnie wrażenia. Nice! Mamy level, moi kochani. Życie, oczywiście, że w życie. Może weźmy sobie pancerz za... Dobra, mamy jedną z głowy. Tamten, z tego co kojarzę, jest na dobiciu.
Holy fuck, jednak nie. O, to jest herszt! Kurwa! Za każdym jebanym razem, nie? Dobra, ja się może pozbędę tego kota. Jak wy ze mną dajecie radę? Jak wy to dajecie radę oglądać, co? Ja się z tym gościem, co mi ten komentarz pisał ostatnio, ja się z nim zgodzę. Ja tak kurwa lamię w tą grę, że to jest nieprawdopodobne. Lidia, jakbyś mnie jebła tą maczugą, to jakby umarł. Ja bych umarł. Wiecie co? A, bo dobra! Przodem, ja za tobą. Uj tam, damy radę. F5. Jakbym trafiał, byłoby niewątpliwie łatwiej. Już liczyłem, że oni tu nie wejdą. Nie, odsuńmy się od niej, bo ja zaraz litkę walnę i na tym się skończy. Co mnie zabiło? Ja się nie nadaję do tej gry. Ciebie najpierw. A może byście się odpierdolili ode mnie na przykład? Dobra, to ten łucznik tak napierdziela niesamowicie. Dobra, udało nam się uleczyć, więc jest dobrze. Tarczę sobie wezmę do łapki, zejdę sobie tu niżej, bo tutaj się Lidia napierdziela. Tylko z kim? Z hersztem? Z hersztem. I zróbmy tak, weźmy sobie miksturki. Niech będzie. Tego nie potrzebujemy, ale mamy śnieżny jad i wywar siły, udźwig tylko. Jeszcze byśmy sobie na przykład odnowili kondycję. Nice. Dziennik, heretyckie myśli. Tarcza mrocznych kusicieli. I rękawice mrocznych kusicieli. Czy to będzie zbroja, która będzie chociaż... Muszę się tak wbić na ten fotel. Chociaż trochę będzie przypominać, moi drodzy, dedryczną zbroję. Zaraz się tam udamy i będziemy... I będziemy napierdzielać, przeszukiwać te. On ma mroczny łuk. Nice, udało się. Nie, dobra, ten hełm będzie brzydki jak diabli. To już widzę. Nie poddam się, misiu. Zresztą tylecikiem to... Dobra, awansik szybki. Nie wiem, który raz to już robię, ten konkretny awans. Dobra, on teraz... Dobra, nice! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Mroczny sztylet, hełm, ciemny łuk, strzały mroku. Zajebiście, klucz do klatki bandytów, klucz mroczny, buty, pancerz... O, jest też taki zielony. Klatka, czy oni też złapali jakiegoś biednego zwierzaczka? Zobaczymy, co ci mają. Ile ten łuk zadaje kuźwa obrażeń? Ciemny łuk, 25 obrażeń! To ja się nie dziwię, że on był lepszy. Czy oni mają... Czy ja wziąłem jakiś ten mroczny sztylet? 13 zł... 12. A jak z pancerzami? Maska kultysty, lepsza od mojej.
Tarcza złotego bóstwa nasza 29, tarcza tych, ale jest lekka znowu. Czyli ich pancerze będą lekkie. Kurde, no liczyłem, że będzie ciężki, nie? Liczyłem na to, że on będzie ciężki, o. Buława, buty. Lidia mi będzie musiała pomóc nosić, no nie ma wyjścia. Lidia. Misiu kolorowy. Ponieś dla mnie trochę rzeczy. Litka moja słodka, buława mroku obrażenia 20, a ile? Ile moja? 19. Jej, dałem coś, czego jej nie chciałem dawać. Tylko nie pamiętam, co to było. To. Ona i tak z tą wielką pałą chodzi, także się nie muszę przejmować. Ruszajmy więc. Tak, ruszajmy więc, tylko najpierw chcę sobie sprawdzić wszystkie zwłoki, zanim pójdziemy dalej. Tu na dole ktoś został? Został, jeden misiaczek. Dobra, no dobra, jego przeszukaliśmy, to luz. Nie ten krzyk do jasnej cholery. Lecimy, lecimy, moi kochani, lecimy. Musimy przeszukać to wszystko. Ten cienisty łuk całkiem spoko, wygląda jak taki gadzi trochę, nie? Taki zrobiony z... Zrobiony z... Co to jest? Buława mroku. Ciekawe. Skóra łosia. Sztabki srebra. Plecak. W plecaku co? Notatka na temat ukrytego skarbu. Okej, okay, tamci mieli kowala, a ci mają ukryty skarb. Złoty na szy... Co, Lidia, co? Okej. Okay. Notatki na temat nimfy. Nie wierzę, że zatargaliśmy tu tego robaka z klatką i w ogóle. Bez przerwy boję się, że jakoś wydostanie się za kraty. Zeżre mnie, kiedy będę spać. Ej. Jestem ciekaw, czy będę miał dwie, czy ta jedna spierdoli. Dobra, ale notatki, moi kochani, notatki, nie to, to. Co to było? Bóstwa i kusiciele to już... A mamy nieprzeczytany jakiś? O. Okej. Czekajcie. Notatka bandytów na temat ukry... Zbadaj kryształową jaskinię. Ponoć w kryształowej jaskini znajduje się egzotyczny skarb. Wspominał o nim handlarz bez grosza przy duszy, który próbował ocalić własną skórę. Okej, skoro wyślam tam kilku ludzi, to znaczy, że tam będą jakieś gnojki. Ruka i przynęta. Okej, przeczytaj dziennik herszta bandytów kusicieli. Tego nie przeczytaliśmy, no właśnie. No właśnie, czyli jeszcze gdzieś jest, czekajcie, jeszcze gdzieś jest, o jest. Ta podła robota, ale przynajmniej dobrze płatna. Co kilka dni przejeżdża tędy kupiec, bezrobotny jak niemowlak. Bezbronny, przepraszam. My, kusiciele, zawsze spełniamy dobry uczynek i uwalniamy go od części ciężkich towarów, a następnie puszczamy wolno. Tacy już jesteśmy szlachetni. Przeniesienie się bardziej na północ było świetną decyzją. Zostawiliśmy Risada mleko żłopom z białej grani, czyli tak zwanym bóstwom. Pewnie ciągle nękają go na trakcie do Markartu. Sfarik spóźnia się z wizytą. Ciekawe, czy jego droga z zachodu nie jest bardziej zdradliwa niż zwykle. Potrzebna nam odmiana losu. Jeśli wkrótce nie otrzymamy zapłaty, obawiam się, że ludzie mogą zacząć dezerterować. Miejmy nadzieję, że nowy trop przyniesie nam szczęście. No nie przyniósł, bo umarli. Niestety, nie przyniósł, bo umarli. O, nice. To mamy bliziutko. Tylko, moi kochani, zanim tam, to się udamy do białej grani. Pozwólcie. I w białej grani zrobimy sobie zakupy. Zrobimy sobie zakupy, posprzedajemy to, co jest nam niepotrzebne. Zrobimy sobie zakupy... Mam najlepszą broń i pancerze. Może jakiegoś lepszego pancerzu? Zobaczymy. Była wam roku, jedna na sprzedaż. Pa, maska kultysty też. Tego nie mogę sprzedać, tego też nie. Zajrzyj do sklepu. Litka, pokaż mi, co ty masz. Poniesiesz dla mnie trochę rzeczy. Będę dźwigać twoje dzięki, ciężary. Mordeczko, dzięki. Ty to jednak jesteś zajebista.
Złota buława, nie, złoty miecz dwuręczny. To wszystko pójdzie do domu. Wszystko pójdzie do domu, ale ja sobie to pozbieram na razie. Spróbujmy. Ona i tak chodzi teraz tą wielką pałą, także ja nie muszę, wiecie... Nie! Czekaj, nie! Wróć! No i zdążę. To jest su... Zrobiamy w konia! Już siedzisz! Ja pierdzielę, dobra, to porozmawiam z twoim szefem. Jest zarządcą w smoczycie. Siema! Praktycznie wszystko, dobra, czego zapragnie. To... Pararararara, to... Co jeszcze ci mogę sprzedać? Wszystko, co jest podwójne. To mogę sprzedać. Buławę nie, złoty sztylet nie. Dobra. I mam... O, udźwig mam zajebisty. Także fajnie. Resztę sobie wrzucimy, moi kochani, do domu. Elfie karwasze alchemii. Nia, weź se to też. Dobra, ale pokaż mi, co ty masz, Ulbercie. Żelazna kuta zbroja. Fajne. Tylko drogie. Robić interesy. Drogie jak diabli. Dobra, idziemy do domku. W domku zostawimy w skrzyni resztę tych wszystkich dziwnych rzeczy. Breeze home. Czy ktoś mnie kocha? Nikt mnie nie kocha. O, jest! Dobra, tu jest ta jedna. Ale teraz manią. Lidia. O, Lidia. Możesz się kurwa przesunąć? No ja ją przecież ukatrupię zaraz. Nie ma tej drugiej. Tak sądziłem właśnie, że jej nie będzie. Obawiałem się tego. Na razie to wszystko wpierdzielamy tutaj, tak jak leci. 25. Teraz sobie zajrzyjmy tutaj i może znajdziemy jakiś lepszy pancerz dla nas. Kurde, czy my chcemy, moi kochani, się w to bawić? I tak Lidia ma resztę pancerza, więc dupa. Tam była opcja, zaczekaj na mnie w mieście w ogóle. A, bo tu jest ta druga, hej! Słodziaki! Dobra, moi kochani, mamy miejsce. Powiedzmy, że mamy miejsce. Aha, bo ja tu mam jeszcze jakieś skóry, inne dziwne dziadostwa, no ale trudno. Jaskinia brązowej wody, tam gdzie byliśmy, tam gdzie były te dwemerowe dziwne rzeczy. Tak, robi się ciemno, ale trudno, tu jest coś. Dynamo Ethereum, okej. Okay. Jakie tu są kuźwa rzeczy dziwne. Dobra, pójdziemy sobie na górę. Czy ja sobie dodałem ten łuk? Dodałem, mogłem w sumie ten zostawić, no ale trudno. Aha, tego też nie pozostawiam. Zajebisty jestem, dobra. Dobra, mamy ten łuk wyposażony. Jestem ciekaw, czy to mi tyle krwi napsuje, co poprzedni obóz, czy niekoniecznie. Mam nadzieję, że nie, ale pełno martwych królików tu jest wszędzie i w ogóle martwych zwierząt. Oni sobie tam coś kombinują. A. Mnie wykryli. Aha, ten będzie jeszcze przyzywał, tak? To wiecie co? Ja mam na to sposób. Aha! Dobra, tak, żeby nie było. On ma... Dobra, nie przeżyję starcia z nimi.
kurwe syn, no. Ja nie... Szlak mnie trafia w tej grze. Szlak mnie kurwa trafia w tej grze. Dlaczego oni są wszyscy tacy mocni? Nie umarli. Na chuj mi nie umarli. No, buława mroku ma lepsze obrażenia. Buława mroku, o. Brzydka jest jak noc. A to jest Lidia. Wiem Lidia, wybacz. Już mnie załatwili, widzicie? Ork! Kurwa. Moi kochani, dajemy radę. Dajemy radę, nawet Lidia żyje. Okazuje się, że jestem kurwa debilem. Zobaczcie tutaj za brutalne słowa zaraz po cięciu, ale... No tak! Chłop założył lepszy pancerz. Wyglądam jak debil teraz. Wszystko się zgadza. Ale moi kochani... Patrzcie na mnie. Jestem pieprzoną jaszczurką w jakimś spodniach z zielonymi frędzlami. To jest porąbane. Bandyta, toporek, wytrych, jakieś pierdoły. Ten tutaj ma dziennik, esencja pustki. Te jakieś pierdoły. Topór bojowy mroku, jak najbardziej. Zwoje przywołania. Bo nie przywołało dziwo nikogo oprócz jednej babeczki, ale moi kochani. Zdolność rasowa, histoskóra. Do tego lepszy pancerz. I jesteśmy w domu i to wystarczyło. I rozgromiłem ich, nie? Jakby nie robili, tym razem nie robili na mnie wrażenia. Na to, wychodzi na to, że po prostu dałem dupy, bo... Moi drodzy, no nie umiem rzeczy ubranych, no i tyle. Czaszka trolla, weźmy, nie wiem po co mi... O, serce daedry, oczywiście, i zbyt duże obciążenie, czyli czaszka trolla robi papa. O nie, dobra, jednak nie tylko czaszka robi papa. Jeszcze oprócz czaszki papa robi ciemny łuk, bo mam dwa. Tu jest co? Rtęć? Korunt. To nie, tak, dowiedziałem się w ogóle, że do ulepszania tych rzeczy z ciemnego materiału, tych ciemnych rzeczy, potrzebujemy rtęci. Dokładnie tak. Dziennik tego. Wróć do Risada. Wykonane. Odkryj miejsce pobytu przywoływacza. Naszego Torona, naszego szczodrego dobrodzieja. Choć ostatnio... O, a oni nie działali pod jednym gościem? Wciąż płaci nam niezwykle hojnie i prosi o łupienie przejeżdżających ten karawan. Mamy szukać wszystkich dziwacznych przedmiotów. Albo takich, które tętnią magią. Aha, dobra, że ci próżni bandyci nazywający się bóstwami zrobili coś, aby zyskać jego przychylność. Wszyscy boimy się tego, co będzie dalej, gdy w przyszłym miesiącu znów się z nimi spotkamy, on nie będzie zadowolony z łupu. Moim zdaniem tyle czasu spędzał w tych kanałach, że w końcu pomieszało mu się w głowie. Kilka miesięcy temu był bardzo zadowolony z byle szczypiec czy zardzewiałych cyrkli, które mu przynosiliśmy. Musimy znaleźć jakiś efektowny rupieć, który według niego pozwoli nam zamknąć szczelinę, o której w kółko gada, a wtedy, gdy... Znów napełnimy sakiewki. Dobra, czyli już wiemy trochę więcej. Wiemy, że samotnia i że kanały. Ale, moi kochani, jeszcze szybko skoczymy tylko do tej jaskini, która tu jest. Opuszczona jaskinia. Mam mimo wszystko nadzieję, że ta jaskinia nie będzie połączona z Forsaken Cave. Z tymi dwemerowymi ruinami, które tutaj mieliśmy na dole. Ta jaskinia brązowej wody. Okropna jest ta buława. Ale spoko, mamy tutaj wilczki. Nie podoba mi się, że chodzę w tym pancerzu, ale trudno. Chwilę przeżyjemy, a potem sobie wykujemy najwyżej jakiś pancerz. W sumie wchodzę tutaj do tego... Wchodzę tutaj do tej jaskini, a nawet nie mam miejsca zbytnio, żeby... Serio.
Nie ogarniam tego. Nie ogarniam tych strzał czasami. Nie mam miejsca, żeby rzeczy zbierać. To jest najgorsze. A tutaj możemy znaleźć prawdopodobnie kilka ciekawych rzeczy. Mam taką nadzieję. Urna. Poszedłem do białej grani, pod, jakby w trakcie tego cięcia. Poszedłem do białej grani. Nakupiłem mikstur, bo nie mieliśmy żadnych. Ugotowałem trochę jedzenia. Kupiłem sól, pogotowałem, pocudowałem. A okazało się, że wystarczyło pancerz zmienić i histoskóry użyć. Ale trudno, będziemy mieli przynajmniej mikstury, wiecie, na resztę naszych wypraw, na kolejne zmagania, bo prawdopodobnie jeszcze wiele rzeczy będzie, wiele starć, które nam krwi napsują. Ale trudno, najgorsze jest to, że ja za chwilę się muszę zbierać, za chwilę muszę, tu jest pułapka. Prawdopodobnie ją Lidia uruchomi, bo tutaj są te strzałki takie trujące. Żelazna okuta zbroja. Szybko, póki ona nie przeszła. Trudno, że nas wykrył. O, widzicie? Ona jest pojebana, są buławą. A w tamtym momencie jakby... Jak nosiliśmy ten poprzedni pancerz, to chłop by nas już rozwalił, nie? Jednym strzałem po prostu zrobiłby z nas sito. Jestem ciekaw, postęp, dobra. Dwa są. Morski hełm. Radowne buty. Holy fuck. Lidia. No dobra. Zawalczmy z nimi. Bęk! Rozwalony. Tą brzydką buławą. Lidia, musisz ponieść dla mnie... Tu jestem. Trochę rzeczy. Czym mogę służyć, mój tanie? Mój tanie! Masz łuk, masz sztylet, topór. Weź se to sobie weź. Zatem strzelectwa to by się nam przydało w zasadzie. Masz. Miej se te rzeczy wszystkie. Ja będę miał miejsce na inne. I dobrze. Wziąłem łuk niepotrzebnie teraz. Przypadkiem to zrobiłem, żeby nie było, żeby nie było. Dobra. Tu mamy sztabek trochę. Fajnie. Blokowanie wzrasta. Fajnie. O! Lidia jest obska z tą bronią. Teraz. Ja nawet nie muszę skradać. Teraz ja sobie mogę iść tak na przypale. Bo ona i tak wszystkich rozwala jednym strzałem. Czaszka. No właśnie, o tym mówię. Nie chcę tych rzeczy. Dobra, może się je sprzedać uda. Gdzie my chcemy iść? Ja nie mam, nie jestem do końca pewien, gdzie my chcemy iść. Tu są jakieś drzwi. Czeladnik. Spróbujmy je otworzyć. Okej, tutaj nie ma nic poza kufrem. W kufrze nie ma za bardzo, wiecie, nad czym się spuszczać. Jezus Maria, no nie mogę patrzeć na tego, na tą postać. Ja potrzebuję takich, wiecie, takich estetycznych rzeczy, a nie kurde czegoś takiego. Ten będzie już martwy, oczywiście, że tak. Ale tamten nie jest martwy i ten tutaj też. Nice, dobra. Tych dwóch mamy z głowy. Tamtego się udało załatwić. Dęk, mamy to! Pięknie, moi kochani. Łucznik ze mnie całkiem niezły, jeżeli robię to z odległości wyciągnięcia miecza. Tak. Jakbym miał strzelbę, to by mi tutaj rozpierdzielał wszystkich. Przydałaby się taka dwemerowa strzelba, nie? Skoro oni byli konstruktorami, przydałoby się coś takiego. Lidia jest pojebana. Ło! Usłyszałem tylko, że się uruchomiło, nie? I zrobiłem... No i zle, tu jest sztabek. Zarąbiście. Dobra, teraz na kucaka. Miksturka. Norski topór, to nie. Tu. Lidia tam zaraz dostanie. O, właśnie, już dostała. Forsaken Crypt.
Zobaczymy, co tutaj będzie. Co tu się będzie znajdować. Dobra, tego jednego mamy z głowy. Aż jestem zdziwiony, że nie wychodzą kolejne. Skoro tu tyle grobów jest. Podniosłem jakieś gówno, którego podnosić nie chciałem. Kolejne sztabki żelaza. Mikstura magii, tam jest jakaś urna. W urnie co? W urnie złoto. Tutaj też jeszcze pierścionek, fajnie. Zarąbiście, możemy iść dalej. Mam tylko nadzieję, wiecie, że naprawdę, że nie będzie tutaj przejścia do tych dwemerskich ruin. A wszystko się zapowiada na to, że w sumie będzie. Bo to jest bardzo blisko siebie, ażby to było dziwne, jakby to nie było połączone w żaden sposób ze sobą. I co? I nie wiem. I coś jeszcze miałem mówić i zapomniałem. Obska jest ta maczuga, jak fix. Dobra, kolejne urny. Urny zawsze warto przeszukiwać. Mimo, że się nie chce, bo to jest w sumie upierdliwe. To jak się pierścionek znajdzie, to nawet to jest opłacalne, powiem wam. Pusto tu jest. Ja sobie łyczka. Ostatniego łyczka kolki zrobię. Łyczka ostatnio tyle coli pije i Pepsi, że to jest po prostu... No to jest niedobre, okej? Okay? Nadużywam tego trochę. Chłopie, tylko się nie daj tej babie z wielką pałą tutaj walnąć. Bo to się dla ciebie nie skończy dobrze. A, dobra, zdążyłem zanim ona go marnęła. Oszczędziłem mu tego. Misiu kolorowy. Oszczędziliśmy mu tego, zarąbiście. Krasnoludzki miecz, fajnie, już krasnoludzkie rzeczy zaczynamy znajdywać. Okej, okay, przyda nam się zmiana pancerza. To na pewno, tutaj są... Wow, nie zabiłaś go jednym strzałem? Coś jest nie tak, ludziska. Jezus, jaka ta maczuga. Jakie te rzeczy są brzydkie. Pradawny norski wielki miecz. To jest coś, co... Co by się przydało, ale... To nas prawie zabiło. Złoto. Miksturka. Żelazne drzwi do góry, a te... O, tu jest ekspert. Więc ja sobie pozwolę zapisać, żeby się nie skończyło tak jak ostatnio. Let's go, zaczynamy. Oh, nice, udało się, moi kochani. Łuk myśliwski, nie, to się nie przyda. Dobra, przechodzimy coraz głębiej tej jaskini. Co my tu znajdziemy na końcu? O, znajdziemy wrogów. Powiem wam, tego się nie spodziewałem, nie? Że tu znajdziemy jakieś draugry. On próbuje krzyczeć, ale ewidentnie mu nie wychodzi, nie? To są te ziomeczki, co tam poznawały drogę głosu kiedyś, no ale... Dedło im się, umarli se. No i tak się to skończyło. Okej, okay, urna. Bęk. 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 Liczyłem na jakiś pierścionek w tej ostatniej chociaż. Dobra, czy ty masz przy sobie jakieś fajne rzeczy? 4 sztuki złota, no to nie jest to, czego się spodziewałem, ale tu jest miksturka, więc jest lepiej. Mhm. To będzie smoczy kapłan prawdopodobnie, moi drodzy. Oj, dobra, nie udało się. Tu na środku będzie smoczy kapłan jak chuj. Albo jakiś suweren. Kularmila się nie spodziewałem, ale Lidia sobie z nim poradzi. Lidia, ty jesteś pojebana. To se weźmy. Wzięła, rozjebała gościa, który miał imię. Wyobrażacie sobie to? On miał imię, a ona podeszła i tak... XD. I rozjebała go. Ale mamy słowo mocy.
Elfi hełm zniszczenia, zajebiście. Krasnoludzka buława, będzie na sprzedaż. Zabij, skazany na śmierć. Skazany na śmierć to jest zajebisty serial. Tam się wychodzi, to my nie chcemy wychodzić. My chcemy zobaczyć, Jezus, myślałem, że to Draugr idzie, a to Litka. My chcemy tutaj wejść i zobaczyć, co tu jest. Tu jest wyjście. Tylko jak go otworzyć? Prawdopodobnie gdzieś jest jakiś uchwyt. Może gdzieś tu wyżej. Czekajcie, albo gdzieś tutaj przy tych draugrach. Tu nie, tu nie, tu nie. Tu nie. Tu, tu też nie. Nie mam pojęcia. Może tu. Tutaj też nie. To w takim razie chodźmy tutaj. Może tędy będzie przejście. O właśnie, Forsaken Cave. Czyli może tędy gdzieś wejdziemy? No niekoniecznie, bo tutaj już jest wyjście na zewnątrz. O, widzicie? I tędy? Chociaż mamy zbadane niby. Chyba, że tędy, tam się da wejść od tych dwemerskich, dwemerowych ruin. Ale nie wydaje mi się. Litka, mogłabyś się przesunąć troszeczkę. Ja tutaj bardzo chętnie wrócę i zobaczę, czy tu się coś jeszcze nie znajduje. Wybaczcie, że tak miotam i cuduję, ale to jak oglądacie, to się już pewnie zdążyliście do tego przyzwyczaić. Tu są zapewne gdzieś jakieś... Gdzieś zapewne coś jest, co można podciągnąć albo aktywować. Tu jest palenisko. Iskry nie, ja chcę płomienie. Czy ja mam płomienie? Mam. To tak nie zadziała. Zdziwiłbym się, jakby to zadziałało, bo... Może tu trzeba jakąś ofiarę złożyć. No. No nie, ewidentnie nie. Dziwne, 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 bardzo dziwne. Się tutaj pali ładnie, a tamto się nie pali. Zastanawiające to jest fest. Może tu wcześniej coś było, co przegapiłem. Nie, tutaj też jest palenisko. Tu jest palenisko. Podejrzane, to jest zbadane? No tak. Powiem wam, nie wiem. Nie wiem, ale wychodzimy. Wychodzimy, trudno. Zajebiście to wygląda tak swoją drogą. Tu jest, aha, tu jest buława Draugra. Tu nie ma nic, tu nie ma nic. Ale mnie to teraz nurtuje, nie? Zastanawia mnie to fest. Co tam się może znajdywać za tym? Bo ewidentnie to jest miejsce, w którym się... Które się da otworzyć. Z którego się da wejść albo wyjść. Nie wiem. Jak się w ogóle kolorystyka zmienia. Chyba, że z tej jaskini jest jeszcze jakieś przejście, którego nie odkryliśmy. Chociaż nie powiedziałbym. Lidia, jakie ty dźwięki wydajesz? Laska. No masakra. Skyrim? A tu jest Forsaken Crypt. Zbadane, no to zbadane, no to chyba tam nie ma nic. Chyba, że po prostu użyli, wiecie... użyli takiego... obiektu, który tak wygląda i robi w chuja ludzi. Złoto 5 sztuk, zajebiście. Dobra, wychodzimy w każdym razie, wychodzimy. Idziemy do tego, o kuferek to był, my go otwieraliśmy? Nie otwieraliśmy go, przegapiłem go. Złoto 4, torba w torbie, co? Też złoto, fajnie. Przechodziliśmy koło niego, widziałem ten miecz, a nie zareagowałem na to, że tam był kufer. Ale ładnie. Sztos. Dobra, ale przenieśmy się, moi kochani, zamkniemy sobie to. Przeniesiemy się do stajni. Tak, do stajni w Białej Grani, stąd będzie chyba najbliżej do tej karawany. Chyba, że oni się już przenieśli. Bo jest szansa, że oni się przenieśli. Wróć do... Rosaida. Przenieśli się, tylko gdzie? Oni są już tutaj. Dobra, to tepnijmy się tutaj. Czy nasza karawana piękna się przemieszcza? Tak, nasza karawana już jest przy Markarcie. No w takim razie się nie spotkamy z nimi dzisiaj. Idziemy do Białej Grani. W dupie to mam. Oni będą tak kursować co kilka dni. Więc może się uda ich spotkać tutaj przy Białej Grani. Tam, gdzie ich spotkaliśmy najpierw. Dobra. Mamy wrócić do Rasajda. Trzeba było tu przyłaść.
Czemu nie? Ej, zajebała strażnika, fajnie. Rzeczy będę miał. Będzie na stojak. Jak się to... Ej, ale jej mi nie... Zabiła ją. Ale przynajmniej mamy klucz do Amazonki. Od kiedy... Od kiedy, powiedzcie mi, od kiedy... Takie osoby można zabijać. Takie, które są związane jak, w jakikolwiek... Na zim. Póki co ci nie idzie. Szkoda, że jej nie przeszukam, chociaż... Dobra, no zabili na zima. Zabili naszą Amazonkę. Zajebiście, nie? Zajebiście. Nie ma co. Ale fajne jest to, że mamy trzy klucze. Trzy klucze, które się mogą przydać. No i co? No i będziemy w ten sposób, wiecie, odwiedzać Amazonkę. Idziemy sobie tutaj. Ciekawe, czy on się odniesie jakoś do jej śmierci. A nie wydaje mi się. Najlepszą broń i pancerze. Zaraz go zapytamy, kto im kuje broń. Tego powinno wkurwić. Tego nie chcemy, tego nie chcemy, rzemieniowe buty. Tarcza złotego bóstwa. Od czasu śmierci Adrianne musiałem kupować je od karawan Kaji. Patrzcie. Próbowałem wykonać jakieś samemu, ale nie jestem zbyt dobry z młotem i kowadłem. Tak czy inaczej, nasze wyroby są porządne, a ceny uczciwe. Czego jeszcze trzeba? Wiecie co, mi jest autentycznie przykro. Robić interesy z tobą. Tyle lat grałem w tą grę. W sensie, łącznie. Tak długo grałem w tą grę. Ale nigdy... Nigdy ona nie zginęła. Ja to jeszcze przemyślę, czy by tego nie wczytać. Okej, okej, ale to już innym razem. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Trochę lamiłem, trochę bardzo lamiłem, ale trudno. Moi kochani, trudno. Życzę wam wszystkiego dobrego. Zostawcie łapkę, subka, komentarz. Będę naprawdę bardzo wdzięczny. I trzymajcie się, do usłyszenia. Hej, hej.